Teams, Microsoft Teams. Prosimy o link do Teamsów. Plik jest na Teamsach. Prosimy, żebyśmy się spotkali na Teamsach. Czy jest pan na Teamsach? Tak. Pewno też to słyszysz. Od jakiegoś czasu. Ja zwykle działałem na Zoomie. Miałem pliki gdzieś w Google'ach. Natomiast tak, od tygodnia jestem na Teamsach. Jestem na licencji Microsoftu 365. No i nie bez kozery te słowa, echa tych słów pobrzmiewają na schodach, żeby się wdrapać. Przynajmniej tak cząstkowo do tego miejsca, gdzie chce być, jeśli chodzi o Microsoft, o Teamsy, no to było to wdrapywanie się, wdrapywanie się poprzez wybór jaka to wersja. Płatna, bezpłatna, czy to potrzebuje, czy tamto potrzebuje. Więc myślę, że to, o czym dzisiaj powiem, to moje pierwsze wrażenia, doświadczenia, wybór co, jak, dlaczego, może dla Ciebie być cenne, jeżeli też stawiasz pierwsze kroki na Teamsach, a jeżeli już jesteś starym wywiadaczem, jeżeli Ty od dawna jesteś na Teamsach, to być może te moje pierwsze wrażenia, to odniesienie do Zooma, do środowiska Google, może być też dla Ciebie interesujące, może inspirujące, może też dać Ci jakąś chwilę refleksji. Także mam nadzieję, że to. Co ja mam do powiedzenia z tych moich doświadczeń pierwszego tygodnia na Teamsach, może być dla Ciebie ważne, ciekawe i pożyteczne. To zamiast tkwić tutaj w echach schodów, po których się wspinałem, żeby mieć te Teamsy zainstalowane, to już przejdę po prostu do komputera i sobie zobaczymy, co i jak jest w tych moich Teamsach. W tych Teamsach, które prawdopodobnie i ty używasz, albo będziesz używać. Zatem spójrzmy na Teamsy. I co widać? Przede wszystkim widać. Ekran, gdzie można rozpocząć spotkanie, czyli coś co tak naprawdę, jeżeli wcześniej używałaś Zooma, to w sumie podobnie, nie? Tam też klikałaś, rozpocząć spotkanie, dołączasz do spotkania, na tym spotkaniu jesteś już podpięta swoją kamerką, swoim mikrofonem, zapraszasz inne osoby albo linkiem, albo mailem po prostu i sobie rozmawiacie w dwie, trzy, w cztery, w trzydzieści osób. No tak, no bo w tej chwili Microsoft już tak zmienił, że na tych ich Teamsach można też rozmawiać i w 30, i w czterdzieści osób. Znaczy wcześniej też można było, ale nie było widać jednocześnie ludzi na ekranie, w Zoomie można było widać, a w tej chwili w Teamsach też widać. Oczywiście można też spotkanie zaplanować, czyli wpisujesz wtedy datę, daj, dajesz zaplanuj i albo to leci przez kalendarz, albo znowu kopujesz zaproszenia i ludzi zapraszasz. Czyli no tak w sumie podobnie jak na Zoomie. No to skoro tak podobnie jak na Zoomie, no to, to po co się męczyć z tymi Teamsami, skoro to podobnie jak na Zoomie. No ja się z tymi Teamsami nie męczyłem. Ja od marca prawie wszystko robiłem na Zoomie, no ale widziałem, że coraz więcej moich klientów oni Teams, 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 Teams. Ja się dobra, to już po co mam was zmuszać, kochani ludzie, żebyście gdzieś tam nową aplikację sobie instalowali tą Zoomową, skoro wy na tych Teamsach jesteście, to może ja się nagnę i, i spróbuję. No i nagiąłem się, jestem ja myślę, dobra, ja na tych na tych Teamsach mogę działać. Wiecie, to nakładka wideo, te spotkania wideo, to jest tylko jeden z elementów Teamsu. Oczywiście najbardziej wyraźny i widoczny, dlatego że o to się toczy ta walka konkurencyjna, bo te miliony ludzi, którzy używają Zoom Teraz mają niby przejść na Teamsy, no bo, no bo na Teamsach będzie coś podobnego, no i jest, tak. Ja jestem jednym z tych, tak, z tego miliona, co, co przechodzi z, z tego Zooma na, na Teamsy. Natomiast fundamentem Teamsów to jest to, że to jest narzędzie do pracy zespołowej. To jest taki agregator. Jak ja tak patrzę, pierwsze moje wrażenie jest takie, że tutaj Microsoft pospinał różne swoje elementy, swoje narzędzia. Czy masz tutaj dostęp do repozytorium różnych plików? Te pliki możesz sobie edytować tutaj w tej przeglądarce, w tym narzędziu Teamsowym. Na przykład, jakiś tam plik otworzyłem Excelowy, który można edytować. Mamy element takiego czatu, takiej konwersacji z zespołem zadaniowym. Tutaj masz te zespoły podzielone jeszcze też na jakieś kanały, czyli powiedzmy, masz zespół, który pracuje nad przedsięwzięciem X, no i masz tutaj kanał związany z marketingiem, z innowacją, i na przykład ze sprzedażą tego swojego rozwiązania. Także to taki takie. Ciekawe narzędzie do, do współpracy, do kooperacji. No i to jest takie moje no, pierwsze wrażenie. tak pierwszy, pierwszy tydzień siedzę po uszy w Teamsach, no i wydaje się, że to narzędzie ma ręce i nogi. No właśnie, to narzędzie a to jest jakieś jedno narzędzie Teams, są różne licencje, które wybrać. No tak, może sobie zdajesz takie pytanie. Ja sobie zadawałem mniej więcej tydzień temu, bo myślę sobie, no, trzeba przejść na te Teamsy, ale jakie ja Teamsy mam wybrać? No to powiem chwilę, jak ja wybierałem, bo być może to moja ścieżka wyboru i dla ciebie się przyda. No to teraz ciekawostka. To, co do tej pory pokazywałem, to była wersja darmowa. To były Teamsy darmowe, więc jeżeli to, co do tej pory było, czyli te wideokonferencje, zespoły, pliki i tak dalej, to, co widziałaś tutaj, to jest wszystko, czego potrzebujesz, no to bierzesz po prostu Teamsy darmowe i masz temat załatwiony. Nie było się łatwo dla mnie przez ten tydzień połapać tych różnych opcjach licencyjnych, to teraz Ci powiem, co jest w wersjach płatnych. bo to jeżeli... Używasz tą darmową, to będzie mm, będziecie kusić, tak, bo producent mówi słuchaj, uaktualnij do wersji płatnej. Jeżeli tutaj klikniesz, to przejdziesz sobie po prostu na stronę, gdzie widzisz porównanie różnych wersji płatnych. No i teraz tak woli ścisłości. Ja razem z moim partnerem biznesowym Zolegiem używamy Business standard, czyli czegoś, za co płacimy od osoby 10-50 euro za miesiąc. To dlaczego my używamy Business standard, a nie wersji darmowej? Hmm, co więcej, a dlaczego używamy Business standard, a nie wersji basic? Otóż używaliśmy darmowej, potem wskoczyliśmy po paru dniach do Basic'a, a teraz jesteśmy na standardzie. Dlaczego? Dlaczego do Basic'a? Ano dlatego, że w Basic'u mogliśmy mieć naszą własną domenę. Oraz mogliśmy mieć nasze kalendarze, czyli mogliśmy po prostu współpracować tak naprawdę, jak żeśmy potrzebowali w swoim ekosystemie biznesowym. I to było dla nas w porządku, to wystarczało. Czyli poza tym, co widziałaś w tej wersji darmowej, my jeszcze tam mieliśmy to wszystko oparte na własnej domenie, kalendarze, któreśmy sobie wymieniali i byliśmy przekonani, że wersja Business Basic będzie wszystkim, czego potrzebujemy. Aczkolwiek. Doszliśmy po kilku dniach do tego, że brakuje nam jednej bardzo ważnej funkcji, która nie znajduje się w wersji Basic, a znajduje się w wersji standard, mianowicie Microsoft Bookings. To jest taka aplikacja, gdzie po prostu wysyłasz klientowi swój kalendarz, on wybiera sobie spotkanie z Tobą i natychmiast klient dostaje link do Teamsów. Na których się odbędzie to spotkanie, na które się umówił, a ty w swoim kalendarzu masz to też wpisane. I z racji tego, że my z Olegiem prowadzimy regularnie takie programy 4-5-tygodniowe dla kilkunastu osób i dwa razy w tygodniu mamy z nimi konsultacje, to dla nas ten Bookings po prostu, gdzie ludzie sami się rezerwują, sami się pisują w kalendarz, to dla nas jest ogromna ulga, warta z nawiązką tych pieniędzy, któreśmy dopłacali. No to to dlaczego my jesteśmy w wersji Microsoft 365 Business Standard, a ty na przykład możesz sobie pozostać w wersji po prostu. Darmowej oszczędzając ponad 10 euro każdego miesiąca. To to jeśli chodzi o te polityki licencyjne. Oczywiście to nie tylko takie licencje są w Microsoftie, bo to są dla firm, są licencje edukacyjne, są licencje domowe, są licencje korporacyjne, mi to zajęło wiele godzin, żeby to ogarnąć, natomiast koniec końców. W moim segmencie rynku, czyli takich firm do 300 pracowników, to też przypuszczam, że większość z Was, którzy oglądacie te filmiki, to, to tego typu jest wielkość działalności. No bo jeżeli jesteś prezesem korporacji i wybierasz rozwiązanie Microsoftu, to pewnie nie szukasz tego na YouTube, tylko masz swojego po prostu doradcę Microsoftowego, który ci te wszystkie rozwiązania daje. Także w tym sektorze, w sektorze średnich, małych firm, no to masz ten wybór między Basic Standard a a premium. No i tak jak mówię, my z Elegiem jesteśmy na biznes standard. Póki co to się może jeszcze zmieni, może znowu coś odkryjemy, co będzie nam potrzebne. Dobra, no to czas przechodzić do podsumowania. Tydzień po przejściu na Microsoft 365, czyli od systemu plików google'owych, od wideokonferencji Zooma, do Teamsów, do Microsoftu. Dobre rozwiązanie moim zdaniem. To, co mam tutaj, jeśli chodzi o wideokonferencje na Teamsach, nie lepsze, moim zdaniem, nie gorsze niż na Zoomie. System pliku Microsoftowy specyficzny, ale też może być. No to skoro porównywalne, to po co przychodzę, to? Dlaczego to przejście? Jak to mówił Kowej, no idziemy sobie w życiu od zależności, czyli od tego, że wybieramy systemy, które musimy. Poprzez niezależność, robimy co chcemy, do współzależności, czyli takie, żeby harmonijnie z nimi współpracować. No i teraz ja chcę harmonijnie z moimi klientami współpracować. Większość z nich jest w ekosystemie Microsoftu, no i ja też jestem w ekosystemie Microsoftu. Widzę, że te rozwiązania są całkiem dobre. Ja używam rozwiązania płatnego, czyli biznes standard, ale nawet ten darmowy, ten Teams Free też ma całkiem niezłe funkcje. Także jak ktoś z Was rozważa, zastanawia się, ma jakieś opory, bariery przed wejściem, radzę spróbować. Moim zdaniem, Teamsy w tej chwili to są już dużo lepsze Teamsy niż te, które pamiętamy przez kilku miesięcy.